mieszka Bóg. Bóg, który wzbudził Jezusa z martwych. A Jezus przyszedł na ziemię 2000 lat temu, aby objawić miłość Boga Ojca do ciebie, do ciebie, do ciebie, do ciebie. Tylko wiesz co? Ja odpowiedziałem na tę miłość. I pewnego wieczoru sam w pokoju będąc upadłem na kolana i powiedziałem: Boże, ja Ciebie nie znam. Chcę, żebyś uratował moje życie. Ja dzisiaj teraz ufam Twemu Słowu i wierzę w to, że umarłeś za mnie. Że umarłeś właśnie za mnie. I wiecie, co się wydarzyło? Narodziłem się na nowo. Coś Wam powiem. Bóg to jest rzeczywistość. To, co widzimy, to, co nas otacza, to jest jakiś fragment tego, co jest. Rzeczywistością jest Chrystus. Chrystus jest rzeczywistością. Coś Wam powiem więcej. Mając 8 lat, zjadłeś kawałek ciastka i jakiś palant w sukience wmówił Ci, że tam mieszka Bóg. Gówno prawda. Ja poniżam religię, poniżam katolicyzm teraz publicznie, poniżam protestantyzm, poniżam zielonoświątkowstwo, baptyzm, całe to religijne ścierwo. Nienawidzę religii. Nienawidzę religii, bo religia zasłania Ci dojście do poznania prawdy. Nienawidzę religii. Nie jestem religijnym człowiekiem. Po prostu kocham Jezusa. Oszalałem z miłości do Niego i stał się pasją, pasją mojego życia. Kiedyś Jezus powiedział swoim uczniom: nieważne jest 10 przykazań. Słuchajcie, chłopaki, nieistotne jest 10 przykazań. Ja wam daję nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. I powiedział: będziesz miłował Boga swego z całej siły, z całej duszy, całym sercem, całą swoją myślą, całym swoim życiem. I coś Ci powiem, to nie był przymus Boga. Bóg zrobił ze mną taką rewolucję, że ja, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy wypłynęły z mego wnętrza rzeki wody żywej, to ja nie mogę inaczej, ja nie mogę kochać Boga, ja nie mogę z całej siły, całym sercem, całą myślą, ja nie mogę nie kochać Boga. Ja oszalałem z miłości do Niego, ponieważ ja zrozumiałem, jak bardzo On mnie umiłował. Jedyne, co mogłem powiedzieć, to wiesz, ja Ciebie też kocham. I słuchaj, człowieku, jeżeli chodzisz do kościoła, to zatrzymaj się. Odpuść sobie, olej niedzielny przymus, wmówiony, wpakowany w Twój mózg od dzieciństwa. Olej to, pójdź do lasu, oddziel się od wszystkich, zostaw rodzinę i powiedz: Boże, ja chcę Ciebie poznać. Bo ten koleś piątkowy wieczór w Warszawie mówił rzeczy, które mnie dotykały. Jeżeli teraz Twoje serce porusza to, co mówię, nie lekceważ tego, bo ten szmaciarz, frajer, ta popierdółka, tak zwany szmatan, diabeł, on Ci to wykradnie. Proszę, zapamiętaj te słowa. Ja się nie boję diabła, nie boję się śmierci. Powiem Ci więcej, nie boję się życia. Kiedyś byłem polęknionym człowiekiem, odrzuconym, poniżonym. Wszyscy mi wmawiali, że jestem utalentowany i osiągnę nie wiadomo co, ale nigdy nie byłem w stanie. Nigdy nie byłem w stanie uwierzyć, bo nie czułem się dobrze z samym sobą. Ale powiem Ci, odnalazłem swoją wartość w Chrystusie. Bóg, Jezus Chrystus jest rzeczywistością. To, co trwa dzisiaj, kiedyś minie. Ja dzisiaj zapraszam Cię w imieniu Boga żywego, nie religii, żadnego gównianego katolicyzmu, żadnego protestantyzmu, prawosławia, żadnego izmu. Nienawidzę religii. Bóg jest duchem. Kiedyś, 2000 lat temu, zszedł na ziemię i w potężnych bólach i cierpieniach oddał życie za Ciebie. Rozważ to. Popatrz na to z perspektywy faktu, a nie jakiejś tradycji. Jakiegoś takiego spedalonego, wychudzonego, brodatego hipstera, który wisi na krzyżu. To był prawdziwy kozak. On umarł za Ciebie. Nie lekceważ tego, człowieku. To, co się nazywa dzisiaj, kiedyś minie i staniesz przed tym Bogiem. Ja, wiesz co, stanę i wpadnę w Jego ramiona, bo to jest mój tatuś. To jest mój tatuś. To jest mój ukochany tatuś. I ja jestem z Nim na zawsze związany. Ja idę do nieba. Jestem wierzącym człowiekiem, a wiara to pewność. Idę do nieba. Nie ze względu na to, czy byłem dobrym, czy złym człowiekiem. Nie, to nie ma znaczenia. Ja idę do nieba, ponieważ Jezus Chrystus zapłacił karę, którą ja uznałem, że zasługuję, że należy mi się. On umarł za mnie, stał się moim grzechem, a ja wziąłem Jego sprawiedliwość i doświadczyłem wolności, a ten szmaciarz, diabeł musiał odejść ode mnie. Musiał się usunąć w cień.
Diabeł to zwykła popierdółka, to zwykły szmaciarz i buntownik. Nie boję się ciebie, diable. Jesteś zwykłym frajerem i puść tych ludzi. Puszczaj tych ludzi. Zapraszamy do uwolnienia od demonów. Zapraszamy do uwolnienia od demonów. Chcesz religii? Idź do kościoła. Chcesz doświadczyć żywego Boga? Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, to podejdź i wypróbuj nas. Położę na ciebie moje święte ręce. Zaznaczam święte. Jestem święty. Święty. Powiem ci coś. Ktoś mówi, że święty to jest ktoś, kto idzie do nieba. To jest gówno prawda. Zadaj sobie pytanie. Otwórz swoją Biblię w domu i zobacz, do kogo apostoł Paweł adresował listy. Do świętych. W Efezie, w Rzymie, w Koryncie. Do świętych. Przecież nie pisał listów do trupów. Ja jestem dzisiaj listem Chrystusowym do ciebie. Możesz doświadczyć uwolnienia, uzdrowienia. Jeżeli lekarze położyli na ciebie kreskę, zapraszam do uzdrowienia. Zapraszam do uwolnienia od demonów. Jeżeli masz jakiekolwiek zniewolenie, jesteśmy tu przez najbliższą godzinę. Możesz doświadczyć nieba. Doświadczyć prawdziwej wolności i zasnąć dzisiaj jako obywatel nieba. Absolutnie pewien tego, że do niego idziesz. Ja idę do nieba, chociażbym upadł jak świnia. Ryję w błoto. To Bóg, żywy Bóg, Jezus Chrystus umarł za mnie 2000 lat temu. Ja to przyjąłem i nigdy o tym nie zapomnę. Nigdy o tym nie zapomnę. Moje życie od tego momentu stało się zupełnie nową rzeczywistością. Zasłona z moich oczu spadła. Zapraszam cię, przyjacielu, do nieba w imieniu Jezusa Chrystusa, który we mnie mieszka.